Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie posłanki, bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ warto czasami zobaczyć system edukacji nasz polski na tle innych systemów edukacji, popatrzeć z jakiego poziomu startowaliśmy, w jakim miejscu jesteśmy, żeby też dobrze zaplanować działania na przyszłość. Przede wszystkim kraje mają swobodę w kształtowaniu swoich systemów edukacji, a więc wszystkie systemy edukacji wynikają z tradycji danego kraju, tak też jest u nas. I Polska uczestniczy w międzynarodowych badaniach od praktycznie samego początku transformacji. Największym międzynarodowym badaniem umiejętności uczniów jest badanie 15-latków PISA, realizowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. To badanie obejmuje wszystkie kraje rozwinięte, a w sumie uczestniczy w nim ponad 70 krajów. Co ważne, PISA bada umiejętności i wiedzę ważną z perspektywy wyznań, przed jakimi 15-latkowie staną w dorosłym życiu. I uczestniczymy jako kraj w tych badaniach od 2000 roku. To badanie jest powtarzane co 3 lata i pokazuje poziom 15-latków w konkretnych krajach na tle umiejętności i wiedzy 15-latków z innych krajów. Co ważne, Polska wzięła udział po raz pierwszy w tym badaniu w momencie, kiedy mieliśmy stary system edukacji, czyli 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum. To był rok 2000 i wtedy okazało się, że te nasze wyniki nie były imponujące. Byliśmy poniżej większości krajów OECD. A co było jeszcze bardzo niepokojące, to bardzo duża przepaść między uczniami różnych typów szkół, między szkołami zawodowymi, technikami i liceami. W drugiej edycji, w roku 2003, już okazało się, że polscy uczniowie uzyskali znacząco lepszy rezultat w czytaniu ze zrozumieniem. I kolejne badania pokazywały, że wzrost umiejętności polskich uczniów rośnie. Wynik z 2009 roku w zakresie czytania i interpretacji dał Polsce wysokie 9. miejsce wśród krajów OECD oraz 12. wśród wszystkich 65 krajów biorących udział w badaniu. W tym samym Polska znalazła się w grupie 13 krajów, które w latach 2000-2009 poprawiły swój wynik, co też jest chyba bardzo ważne. Zmiana o 21 punktów polskich uczniów jest najwyższą zmianą wśród krajów, które osiągnęły wyniki powyżej średniej OECD. Też bardzo dobrze wypadliśmy w badaniach w naukach przyrodniczych. Wynik był poniżej średniej. Oczywiście to nie jest też moment, w którym należałoby tylko cieszyć się z tych wyników. Musimy gonić takie kraje jak Szanghaj, Singapur, Finlandia, Korea Południowa, które uzyskują dużo lepsze wyniki, ale jesteśmy w gronie krajów takich jak Holandia, Belgia, Norwegia, Estonia, Szwajcaria, Islandia, Stany Zjednoczone. Także tutaj widać, że ten poziom polskich uczniów, ten wzrost spowodował, że Polska jest powyżej średniej krajów, które uczestniczą w badaniu. Co ważne, w tym badaniu pytano również o dyscyplinę, bo często pytamy o dyscyplinę w gimnazjach. Otóż w roku 2000 i 2009 uczniowie odpowiadali na te same pytania dotyczące dyscypliny. Między innymi takie pytanie, że czy w klasie panuje chaos i nieporządek, czy uczniowie słuchają, co mówi nauczyciel, czy uczniowie pozwalają nauczycielowi pracować. I okazało się, że w roku 2000 te odpowiedzi dotyczące negatywnych zachowań uczniów były dużo częstsze niż w roku 2009. Poprawiły się również relacje między uczniami i nauczycielami. W roku 2000 57% uczniów twierdziło, że nauczyciele pomagają im w razie potrzeby,
ale w roku 2009 to już było 73% uczniów. Także widzimy, że powoli, ale systematycznie rośnie i poziom wiedzy, i poziom bezpieczeństwa uczniów. Te wyniki potwierdził raport Pearson. Ten raport został opracowany na podstawie bazy danych o funkcjonowaniu i osiągnięciach systemów edukacji w 40 krajach rozwiniętych i dane zebrane w bazie pozwoliły na przygotowanie zestawienia takiego rankingu, który uwzględniał z jednej strony poziom wykształcenia społeczeństwa, czyli udział osób z wykształceniem średnim i wyższym w populacji, ale również osiągnięcia w międzynarodowych badaniach porównawczych. I w tym rankingu Polska znalazła się na 14 miejscu, na 40 krajów. Za nami znalazły się takie kraje jak Niemcy, Wielka Brytania, Belgia. To pokazuje, że zmiany w systemie edukacji idą w dobrym kierunku i aby dorównać tym najlepszym krajom, powinniśmy kontynuować i wprowadzać takie zmiany, które pomogą polskim uczniom osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Dziękuję.